Nie rozumiem ludzi, którzy nie rozumieją hip-hopu w Polsce. Są to ludzie... Czego oni nie rozumieją? Tych słów. Tylko młodzież rozumie. No, bez kitu. A czego nie rozumieją? Po polsku nie rozumieją? Słów, bo śpiewają o narkotykach, o przeklinają w piosenkach. Tego nie rozumieją właśnie i to krytykują. Co jest na przykład w przeklinaniu do zrozumienia? Do zrozumienia? No nie wiem, nie wiem. Po prostu oni o tym śpiewają, co się dzieje w Polsce. To jest reali... no, to co się dzieje po prostu, na co dzień, nie? Że ćpają, są rozboje, wszystko, nie? Co ciebie jeszcze bulwersuje? Mnie nic nie bulwersuje. A o czym chciałeś powiedzieć? No nic. To wszystko. Czy wy też chcecie coś dodać? Chciałbym dodać, że takie koncerty bardzo wpływają na charakterystykę polskiej młodzieży w Polsce, ponieważ młodzież dzięki takim koncertom staje się bardziej uświadomiona, uświadamia się co do narkotyków, seksu i oczywiście najważniejszego, wielkiej, ogromnej bomby imprezowej. Dziękuję. Ale co, uświadamia się przez praktykę, czyli naćpać się i najebać? Oczywiście. 80% polskiej młodzieży w liceach, jestem w stanie się założyć, że 80% młodzieży w liceach pali marihuanę bynajmniej raz w tygodniu. No i co, to jest takie fajne? Nie wiem, nie mnie to oceniać. I co ma z tym hip-hop wspólnego? Co ma co? Co ma z tym hip-hop wspólnego? On produkuje to wszystko, nakręca cały ten biznes, dzięki niemu chce się żyć i palić. Czyli palenie jest takie zajebiste? Jest spoko. Dlaczego? Dlaczego? A nie palić, nie wiesz? Nie palę. To jest coś cipa. Powiem, że powinna być legalizacja, bo z tego kurwa Polska ma dochody, nie? Pieniądze ma z tego. Miałaby, nie ma. Miałaby. Właśnie jak była legalizacja, to Polska z tego miała pieniądze. A tak to nie ma. Holandia widzisz jak ma kurwa, mają legalizację i chuj, nie? I mają pieniądze w chuj. W takim razie prostytucja na przykład też powinna być legalna i by były z tego dochody. Nie. Ale nie można porównać prostytucji do kurwa do legalizacji marihuany. Dlaczego? Bo to nie jest to samo. Na techno imprezach są twardsze narkotyki, a tu się wszyscy dobrze bawią, a tam... Tam chyba też się dobrze bawią jak chodzą. No nie wiem, nie wiem. No, oczywiście, no. Ale co... A bez marihuany nie ma dobrej zabawy? Jest lepsza. Oczywiście, o wiele lepsza. No to dlaczego naj... Nie palę. Nie palę marihuany. Niestety nie zdołałem się przekonać co do tej subkultury palących marihuanę, nazywającymi się... no, tak się nazywają. Martwi mnie frekwencja dzisiaj na koncercie. Bo on śpiewa ładnie o życiu, a nie jak techno. Muzyki się słucha i oczy podkrążone. I później się nie śpi dwa dni, nie? Tylko cała łupanka jest tutaj, śpiewają kurwa, cały czas są inne słowa są. Ale na takiej imprezie, przy takim nagłośnieniu i tak ciężko cokolwiek zrozumieć. No ale jak ktoś wie o co chodzi, to zrozumie. Wiesz o co chodzi? O. Koniec? Koniec. Ostatnie słowo do mikrofonu, dziękuję. Tak samo, dziękuję i żeby było więcej imprez w Zielonej Górze hip-hopowych.